Drodzy, jestem dzisiaj na spotkaniu z Anastazją Bernat. Będziemy rozmawiały na bardzo frapujące nas wszystkich tematy. Temat, jak żyć po prostu. Więc zapraszamy do oglądania. Bardzo jestem wdzięczna Ci, Miriam, że to zrobiłaś, bo ja cały czas jestem taka onieśmielona takimi wprowadzeniami. Że co chodzi. I potem na końcu jeszcze, jak oni mówią, że trzeba subskrybować jakieś, robić różne rzeczy, to jest dla mnie bardzo takie nieorganiczne. A mówisz to? Słuchajcie. Raz próbowałam. Subskrybujcie po skończeniu oglądania. Subskrybujcie. Okej. A subskrybowanie to jest to, że co robisz? Zapomniałam, że to nie prowadzę program. Jak łatwo się zapomnieć. Znowu się oblałam, tak? Już drugi raz się w tym programie oblałam. Boże. Potrzebujesz jeszcze jakiejś dolewki? Nie, mam. Cheers. Jak pytałam się, Miriam, słyszałam, że masz szczęśliwe dzieciństwo. Ty mówisz, no stara w chuj. Tak. Zgadza się, no do 9 roku życia. Do 9? Tak, bo do wtedy właśnie datuje czas swojego dzieciństwa. No. Chcesz powiedzieć dlaczego? Tak napomknąć czy nie? Dlaczego było szczęśliwe, czy dlaczego się skończyło? No tak, że było... Bo rodzice się rozwiedli. Okej. No dobra, a wcześniej... No? Ten upał jest dla mnie przytłaczający trochę. A wcześniej to powiedz mi, co się składało na to, że miałaś to szczęśliwe dzieciństwo? Jedną rzecz. No jedną. Tak? A, czyli tą jedną, dobrze. Schowałaś kabla? Byłam... Schowaj kabla. Shit. Wyjdzie na jaw, że to jest nagrywane, a nie po prostu na luzie rozmowa pod drzewem, prawda, z Shandy. No to chyba postawiłabym na kwestię taką, że byłam zawsze traktowana jako taki pełnoprawny członek rodziny, który bierze udział we wszystkich ważnych rozmowach i nieważnych. Jestem odpowiedzialna jakby za losy mojej rodziny, wspólnie podejmowaliśmy każdą decyzję, czy jak spędzamy czas, czy idziemy, nie wiem, na plac zabaw. Nie byłam stawiana przed faktem dokonanym, że teraz robimy coś tam, tylko moi rodzice do mnie przychodzili i pytali mnie zawsze o zdanie i brałam udział w rozmowach na temat tego. Ale to było tak, że ty decydowałaś, czy jakby... Ty się wypowiadałaś i z tego wszystkiego starzy lepili jakąś tam decyzję, uwzględniając... Tak, no oczywiście miałam świadomość tej hierarchii, że to rodzice są odpowiedzialni i oni podejmują wszystkie decyzje ostatecznie, ale że mój głos jest bardzo ważny. Mhm. Bo jestem 1/3 tej rodziny i na przykład moje zdanie na temat tego, co chciałabym zjeść na obiad, jest tak samo ważne jak zdanie mojego taty. Nie? I wspólnie po prostu sobie rozmawialiśmy na ten temat, co byłoby ekstra. Ej, no ale zobacz. Zobacz, widzisz? Umiesz tak? No. Jak mówisz mi o tym, to mi się przypominają głosy takich, takie głosy, że na coś takiego, co można zjeść na obiad i tak dalej, na przykład, że dzieci sobie wybierają, no to jest, to dotyczy pewnej bardzo uprzywilejowanej warstwy społecznej, na przykład uprzywilejowanej ekonomicznie. No pamiętajmy o tym, że w naszym repertuarze moi rodzice nie jedli mięsa i moja mama prowadziła bardzo zdrowo nasz jadłospis. Mówię mama, bo mama była taką prowodyrką tego, żeby dbać o jakość tego jedzenia.
No więc to nie było tak, że ja mogłam powiedzieć, że dzisiaj jem frytki, bo wiedziałam, że to w ogóle nie wchodzi w rachubę. Jakby tego nie było w naszym jadłospisie, więc najczęściej te rozmowy przebiegały w ten sposób, że mamy selera, pietruszkę i ziemniaki i ja mogę teraz z tego, słuchajcie, zrobić, nie wiem, zapiekankę warzywną albo mogę zrobić placki takie warzywne, mhm, usmażyć. I tego dotyczyła rozmowa, nie? Więc to nie była myśl pod tytułem och, czy kalmary, czy łosoś, czy coś tam, tylko po prostu dzień dobry, mamy to, słuchajcie, jemy sobie śniadanie i słuchajcie, ja dzisiaj będę robiła, teraz będę robiła obiad, mamy to, to i to, mogę wam zaproponować to, to i to i było, że oczywiście na przykład ja placki, nie? A ojciec, że super właśnie, że zapiekanka i taka była dyskusja, nie? Więc myślę, że na każdym poziomie ekonomicznym jesteś w stanie takie rozmowy prowadzić, tak mi się wydaje. No nie, my nie byliśmy zamożną rodziną. Nie. No i co jeszcze? O czym jeszcze rozmawialiście? Jakie mieliście dyskusje? Każdy aspekt życia był brany pod uwagę. Właśnie jak spędzimy czas, czy jedziemy, bo ja mieszkałam nad morzem, no to czy na przykład jedziemy na plażę i na którą plażę ewentualnie. Wiesz, to wtedy to były jakieś takie rzeczy, które mnie dotyczyły, to były takie proste sprawy dnia codziennego. No i oczywiście bardzo ważne jakieś takie rozmowy o wszystkich zmianach, które będą się działy w życiu, bo w związku z tym, że moi rodzice nie mieli swojego mieszkania, to się przeprowadzaliśmy raz na jakiś czas. No i te na przykład rozmowy też pamiętam, że moi rodzice do mnie przychodzili i informowali mnie o tym, że będziemy musieli się przeprowadzić, w związku z czym ja będę zmieniała przedszkole. No i to mi zapewniało takie poczucie bezpieczeństwa, takiej kontroli, że ja wiedziałam, co się dzieje, nie? Że wiedziałam, że za jakiś tam czas, jeszcze na przykład wtedy się nie znałam na kalendarzu, ale było na przykład, wiesz, był wywieszony kalendarz w domu, więc było zaznaczone kółkiem i ja przychodziłam i na przykład pytałam, który to dzień i kiedy to nastąpi, więc jakby, no miałam taką kontrolę, nie? Że wiedziałam, co mnie spotka w życiu, więc Piękne to jest. Ale to myślę sobie, że to jest takie podejście, że po prostu trochę ono jest zbliżone po prostu. To jest po prostu o relacji. No, że traktujesz tego człowieka młodego jako Że masz z nim relację. Tak. Jako osobę, którą... W sensie, no. Moi rodzice zawsze traktowali mnie po prostu też jako taką rozumną istotę, tak bym to nazwała. Że oczywiście zdarzyły im się jakieś takie sytuacje pod tytułem rozmowy na jakieś tematy ich, które sądzili, że ja tam nie za wiele z tego zrozumiem, a ja tam wszystko procesowałam. To są te pułapki, kurde. Ale raczej się tego wystrzegali, bo w związku z tym, że są oboje z wykształcenia pedagogami i kiedy to wszystko się działo, cały proces mojego wychowania, no to oni byli na studiach. No więc ochoczo po prostu wszystkie teorie, które się uczyli. Tak. Czyli co nie tak najgorzej było z tą edukacją pedagogiczną? No, ja nie chcę się teraz mądrzyć, bo nie jestem w tym specem, ale moja mama mówiła mi, że wtedy był taki początek tej myśli takiej skandynawskiej. Ale właśnie, że to nie była kwestia czegoś, co jest pod hasłem bezstresowe wychowanie zawarte, tylko właśnie jakoś takiej myśli, że dziecko to jest człowiek, tylko mały, nie? Czyli tak, oni po prostu... Bo mi się tutaj dzieli na dwie takie rzeczy. Takie traktowanie jak człowieka, z którym jesteśmy w relacji i nie chcemy pogwałcać jego jakoś... woli jakiejś... Mhm. Tak, chcę, żeby była uszanowana, ale jednocześnie nie... że nie zwalali na ciebie
nie obarczali cię odpowiedzialnością za decyzję. Nie, no absolutnie. Ja wiedziałam, że nie mam decyzji. Mhm. Tak. Że ja jestem częścią rozmowy, ale że jestem dzieckiem. Mhm. Jakby to też było właśnie podkreślane, że to nie było traktowane jako argument, na zasadzie będzie tak, bo ja jestem mamą, a ty jesteś dzieckiem, ale ja jestem dzieckiem, w związku z czym ostateczna decyzja należy do dorosłych. Tyle. To było bardzo proste zawsze. No i byli bardzo jednolici w swoich decyzjach. Więc no, nigdy nie przyszła akcja pod tytułem, że przychodzę z czymś do mamy, bo tata się nie zgodził i mama mu się na przykład zgadza. Tylko zawsze padało pytanie, a co powiedział tata? Bo oczywiście już było podejrzenie, że byłam z tym. Bo tam już zwykle jakieś takie robiłam myk typu, że właśnie a mamusiu, bo ty jesteś taka najkochańsza przecież i coś tam, więc wymyślałam jakieś takie metody. No i nigdy nie padło. Nie? Mogli być pokłóceni, mogli być po prostu w jakiejś fatalnej sytuacji oni sami psychicznie. Zawsze mieli jedno zdanie. I to bardzo zbudowało moje poczucie bezpieczeństwa. Tak? Tak. Że no jest po prostu sytuacja konstans. Nie ma żadnych wyjątków od reguły. Nie? Nie ma sytuacji, w której z mamą mogę robić to, a z tatą tego nie mogę robić. Mhm. Tylko oni bardzo monitorowali tę sytuację w swoich decyzjach. Czyli mieli jakieś takie przegadywane różne rzeczy dotyczące decyzji? Myślę, że totalnie. No oni non-stop ze sobą rozmawiali, tak jak ja to pamiętam z dzieciństwa, no to oni byli w jakiejś po prostu takiej, nawet bym powiedziała, lekkiej symbiozie. Do czasu. Do czasu. Się? Tak? Nie wyłączyło się. Dobra, bo on się po prostu po... Mam nadzieję, że to będzie w tym materiale. Ja też mam taką nadzieję. Zobacz, że ja jesteś autorką tego filmu. Jestem jedną z osób montujących. I nie zleciła mi tego żadna telewizja. Uff. Sama sobie to zleciłam. Uff. No i dobra, i co? Twoje dzieciństwo się skończyło, jak miałeś 9 lat. Jak to się miało, to o czym mówisz? Czy to miało swoje odbicie przy tych wydarzeniach rozstaniowych? No tak. To jest ten taki moment, który właśnie pamiętam... Pięknie. Co to było? Nie ma, ktoś nas... Bluszczyk kurdybanek działa zbawiennie na trawienie i przemianę materii. Jest bogaty w składniki odżywcze i sole mineralne. W surowcu bluszczyku występują garbniki, te natomiast działają przeciwzapalnie, przeciwbiegunkowo, przeciwgorączkowo i ściągająco. Kurdybanek stosuje się również jako składnik opatrunków na trądzik, trudno gojące się rany czy oparzenia. Regeneruje on naskórek i hamuje krwawienie. Odwary z niego pomagają łagodzić dolegliwości wątroby i trzustki. Reguluje pracę oskrzeli i płuc, działa zatem korzystnie przy astmie i kłopotach z oddychaniem. Kto cierpi na reumatyzm, powinien trzymać w swojej apteczce lekarstwa z tą rośliną w składzie. Mówi się też, że bluszczyk kurdybanek to naturalne antidotum na zatrucie organizmu, choćby po wypiciu nadmiernej ilości alkoholu. Zażywanie preparatów z bluszczykiem w składzie pomaga pozbyć się substancji toksycznych z organizmu. Osoby mające problem z cholesterolem też mogą stosować leki z kurdybankiem. On przyczynia się bowiem do likwidacji kamieni cholesterolowych. Źródło? Regiodom.pl. No tak, to była taka największa decyzja, którą podjęłam przy rozstaniu moich rodziców, bo cały przebieg taki tego rozstania był taki, że tam mnie zabrał na wyjazd, tylko ja i on, gdzie spędziliśmy czas i w jakimś tam momencie rozmów powiedział mi o tym, że się rozstają. Ja pamiętam to jako rzecz, która mnie niestety nie zaskoczyła, bo dzieci to czują, nie? Wiesz, że coś się dzieje dziwnego. Więc oczywiście, że pamiętam to stwierdzenie, że
No tutaj mój tata się posłużył takim szantażem emocjonalnym, powiedział, że mama mnie już nie kocha. Kogo? Ciebie? Nie, jego. Jego. Okej, okay, tak. Dobra. Nie, 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 że mnie. Jezus, przestraszałaś. Nie, nie, powiedział, że mama jego już mnie nie kocha. I ja pamiętam... Nie mogłaś to uwierzyć. Nie, w ogóle tak. Jak to możliwe? Ciebie w ogóle najwspanialszego mężczyzna na świecie, który miał być w ogóle moim mężem, ale już zrozumiałam, że nie. Klasycznie. Miałam takie w ogóle jak... W ogóle coż ta moja mama otrzymała do reszty? ale jakoś pamiętam, że to przyjęłam z jakąś taką akceptacją i zrozumieniem. Oczywiście potem, bo to się zazębiło z momentem mojej ogromnej wiary w Boga, bo szłam wtedy do komunii, więc odkryłam duchowość, więc się bardzo modliłam, żeby jednak się nie rozstawali. No i to też był kryzys mojej wiary, ponieważ... Od razu, Jezus, jak szybko cię to padło. Miałam takie, jeżeli Pan Bóg mnie nie wysłuchuje, a ja mam najczystsze serduszko, bo jestem dzieckiem... No jasne. No to hejże. To ja w ogóle tak nie dealuję z tym kolesiem. No i tak, i doszło do właśnie takiej rozmowy w trójkę, gdzie... Podeszłaś do komunii finalnie? Tak. Czy zrezygnowałaś w związku z wydarzeniami? Wiesz co, to wszystko było takie, ja bym bardzo chciała to pamiętać, jak to było dokładnie chronologicznie, ale wydaje mi się, że jeszcze jak miałam komunię, to moi rodzice jeszcze byli razem, jakby to był ten proces. Jeszcze się modliłaś tam. Tak. Nie, no komunię przeżyłam wspaniale. No ja myślę, jest, zrobię osobny program, będziesz mogła opowiedzieć dobrze, o tym. Dobrze, dobrze, dobrze. Okay. Dobra, okej. O przeżyciach duchowych? No. No więc tak, więc mieliśmy rozmowę taką w trójkę, gdzie moi rodzice mnie zapytali o to, z kim chciałabym mieszkać, bo moje relacje z rodzicami były obie tak samo mocne, więc dla nich to nie było absolutnie oczywiste, że chciałabym mieszkać z mamą. Mhm. No. I zdecydowałam, że chcę mieszkać z tatą. I nie słyszę w tym traumy u ciebie, żeby to było jakieś rozdzierające dla ciebie, w sensie podjęcie decyzji, żeby to było nie. Takie wskazanie, kogo bardziej kochasz. Nie, nie. Na poziomie podjęcia decyzji do tego czasu w ogóle wszystko było okej. Okay. To jakby... Jazzy zaczęły się już po rozstaniu, w momencie, kiedy moi rodzice już zapomnieli, że się kochali i zaczęły się jakieś przepychanki między nimi, nie? Ale wtedy jeszcze z jakąś... Przepraszam, połączę. Następna, po prostu te moje rozmówczynie. Niby rodzice, wszystko spoko, świetne dzieciństwo, ale po prostu podstawowe. To jest moim zdaniem właśnie to bezstresowe wychowanie i brak kultury osobistej kompletnie ostatnio. Więc ja kończę ten cykl. Oni tą kwestię rozstania mieli przegadaną, bo to nie jest tak, że się rozstajesz, bo masz pierwszy kryzys. Wiesz, oni mieli dwójkę dzieci, byli ze sobą od bardzo wczesnego wieku, bo mieli 16 lat, jak się związali ze sobą, więc byli wtedy ze sobą tam 14 lat chyba, jak się rozstawali. Więc te kryzysy już gdzieś tam się pojawiały i zawsze jak oni o tym rozmawiali, to po prostu snuli wizję wspaniałej, patchworkowej rodziny, jak właśnie będą się odwiedzać, a jak moja mama mi o tym opowiadała, no to brzmiało to najwspanialej. I wydaje mi się, że wtedy na tym etapie bardzo starali się zrealizować te swoje założenia. No ale są ludźmi i... Więc twoje dzieciństwo się skończyło. Moje dzieciństwo się skończyło. Nie no, jeszcze taki pierwszy rok chyba mieszkania z tatą był jeszcze taki w takim wajbie dziecięcym. Ale jak zaczęły się między nimi tam jazzy, to już się skończyło. No. Niezbyt wzięłyśmy sobie na zakończenie. Minuty 20 sekund. No to fajnie. Ja myślę, że to jest... Zakończyłyśmy ten wątek.
Dziękuję. Ładnie, solidnie, tak. Dziękuję. Z przytupem. Tak, prawda? Tak, ale na pocieszenie mogę powiedzieć, że teraz moi rodzice już się pogodzili. Byliśmy razem na openerze. Może nie wstydzę, że wspólnie na cały wyjazd, ale że byliśmy na kilku koncertach razem i już jest czwórkowa rodzina. Wróciłaś do dzieciństwa. Tak, możesz okay. Swobodnie. 20 lat to zajmuje, a teraz będzie warto czekać. Bardzo dziękujemy Miriam za udział w kolejnym odcinku naszego programu. No, bardzo jestem wdzięczna, bo tam sobie parę rzeczy już wyciągnęłam z tych twojej historii dla siebie. Hmm. Tak. Co takiego coś wyciągnęłaś? No, sporo. Fajnie. Miriam, powiedz o tych o subskrypcjach. Słuchajcie, subskrybujcie, oglądajcie, dawajcie okejki, kciuki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.